Jesteśmy w tej chwili przy instalacji fotowoltaicznej, właśnie została skończona. Mamy tutaj 4,28 kW, czyli 8 paneli Jinko Solar o mocy 535 W każdy, ustawione w jednym szeregu. Jest to instalacja na gruncie, więc mogliśmy usytuować ją idealnie na południe, tak żeby zmaksymalizować uzysk. Cała konstrukcja oparta jest na 10 spornikach, które są wbite 1,5 metra do ziemi. I jeżeli chodzi o miejsce na działce, które potrzebujemy, żeby taką instalację zmieścić, to są 2 metry szerokości oraz 9 metrów długości, plus oczywiście, żeby w orientacji południowej nie było żadnych kominów ani drzew, żeby instalacja nie była zacieniona. Tutaj mamy idealny teren właśnie. Przejdźmy sobie tutaj. Stabilna, mocna konstrukcja, tak jak mówiłem, wkopana w ziemię, dosyć głęboko. Niezbędne zabezpieczenia, falownik Afore i to tyle.